Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze City Skylines PlayStation 4. Dziś kolejna ankieta, tym razem głównie dotycząca się do gry, a mianowicie widzicie, przed nami jest most i pytanie jest proste. Czy chcemy go wyburzyć? Czyli całkowicie, żeby go nie było? I jak go burzymy, oczywiście stawiamy tunel pod spodem, czy chcemy go zostawić? Zaczynamy. No dobrze, jak od razu ktoś ma pytanie, o co mi chodzi z tym mostem? Odpowiedź jest prosta. Mamy już tu połączenie. Zrobiłem tutaj drogę poza odcinkiem. Już całkowicie jest to podłączone kolejowo. Więc, jakby coś, pociągi mogą już stąd wjeżdżać. I tym też tutaj się dzisiaj trochę zajmiemy. Chyba. No chyba tak. Dobrze, zaraz przejdę do tego, co tutaj zbudowałem poza odcinkiem. Chodzi głównie o to, o, już jakieś pociągi nawet jechały. Widzę, że jakieś korki się nawet zrobiły. I to nie małe. To zaraz coś z tym może pokręcimy, bo nie chcemy tutaj mieć korków. Chodzi o to, że te połączenie musi być, no jakoś te dwie części muszą być połączone. Więc jakkolwiek. No a poza tym tutaj jest ten węzeł towarowy, który się przydaje. Więc albo to puścimy górą, czyli tak jak jest teraz. Szczerze powiedziawszy, to mi się trochę mało podoba, choć jest jakiś nawet ładny zakręt. Albo to puścimy dołem. Tunel. No dobrze, ale tym się zajmiemy później. Czy oni korzystają jeszcze z tego tunelu? Korzystają. Pytanie... jeszcze odpowiem krótko na komentarz. Stoper włączę przy okazji. Ktoś się pytał, czy będą nowe DLC. Na razie nic na ten temat nie wiem o nowych DLC do Skylinesów. Jak możecie domyślać, zawsze przed uruchomieniem włączam. Patrzę, czy jest aktualizacja. Zazwyczaj jest ten smutny komunikat. Nie ma odpowiedzi. Więc, no niestety. To trzeba wyburzyć chyba. Bo tu korki się dobra. No, widzę, że już po tych korkach. Ale coś z tym trzeba będzie zrobić, bo ja takich tutaj korczków to ja nie chcę. Może zacznijmy od tego, że włączę tutaj pauzę. Więc jakby coś o nowych DLC nic nie wiem, jeśli już coś się ma pojawić do teraz, to może mogą być to mody. Bo o ile z tego co wiem, to na Xboxie już się pojawiły mody. Ogólnie wersja na PlayStation 4 jest tak trochę słabiej rozwijana. No ale to oczywistych rzeczy Microsoft, a Sony i takie tam. Więc na razie nic na ten temat nie wiem. A, zróbmy sobie takie połączenie póki co. Pseudo. Powinno być lepiej, chociaż... Nie, to trzeba bardziej zakręcić. Tak i... Nie tak. Ładnie. O. No powiedzmy, że w ten sposób powinno być już dobrze. Tak, dzisiaj miałem trochę zrobić coś ze służbą drogową. Jeszcze zanim przejdziemy do odcinka. Tutaj ta autostrada w końcu funkcjonuje tak jak powinna. Obok tego zrobiłem tory. O, patrzcie, już jakiś pociąg korzysta. Jest autostrada, tutaj jest wyjazd do tej dzielnicy z tramwajami od razu. Taki ładny zjazd w dół. Pociągi obok, tu jest rozgałęzienie, bo tu będzie przemysł. Tu mamy, jak sobie spojrzymy, to tu jest rolnictwo, będzie. No i to tam po drugiej stronie może jakiś turystyka. No i tak to się tutaj ciągnie. No i jakiś pseudo węzeł kolejowy. Z tego mamy już dostęp do wszystkich czterech autostrad wnętrz, które są. Przekazuję, jedna jest tu autostrada, druga tu, trzecia tu się tak ciągnie i czwarta tu. Skąd ja wiem, że są tylko cztery? No bo jak na komputerze tworzyłem własne mapki, to jest max 4 połączenia startkowe, drogowe i kolejowe. Tak samo jest z kolejami, jedno jest tu, drugie jest tu, trzecie jest tu i czwarte jest tu. Ze statkami to nie powiem wam, bo to jest poza moim widokiem. No i tak, kamieni milowych już kolejnych nie mamy. To wszystko zdobyliśmy, mamy to lotnisko.
Wiem, że pewnie byście chcieli, żeby dzisiaj coś z tym lotniskiem podobić, ale no nie, nie. Dziś się tym lotniskiem nie pobawimy z przyczyn. Od razu mówię dlaczego. No na razie bym wolał się zająć aktualnymi sprawami. Jedno lotnisko mamy i nim się na razie pocieszmy. Tamto się pojawi dopiero wtedy, kiedy będzie zapotrzebowanie jakieś duże na turystykę. Wtedy możemy w to pójść. Natomiast póki co, no to nie będzie tego. Czy tu prąd jest doprowadzony teraz? Nie. Dobra. Tak, już wy macie prąd. To jest ta nasza nowa dzielnica turystyczna i my na razie jak ona się skończy, tu będzie już full wypas, wtedy pójdziemy w to lotnisko. Także, żeby... Okej. Tak więc tak, tu daliśmy przemysł, żeby się rozbudowywał, więc tu musimy zainwestować w tą dzielnicę dla ludzi. A i tutaj takie jakieś centrum handlowym zrobił, tutaj takie na pograniczu, tak tutaj już... To jest jakiś taki węzeł ogólnie, ale ścisły. Ale coś tu się wciągnąć by dało. Jakbyśmy to trochę podkręcili. Podkręcili. Czyli jakoś tak. No to się coś ujdzie. I tu w ten sposób. O, tu widzę, że... Widzę, że to jest jakoś ładnie wykorzystywane. Swoją drogą, tutaj, o tutaj, puściłbym jeszcze jakąś autostradę. Bo tu się przyda. Ale to na razie nie myślmy o tym. Swoją drogą, tutaj jakieś tory są kolejowe. Co to ma być? Jakiś objazd? No bo teraz już mamy dostęp do tej autostrady, która nam tu była bardzo niezbędnie potrzebna do tego centrum. Ale o tym później. Na razie tym się nie zajmujemy. Tak, tu są tory pociągowe, bo tu swojego jeszcze trochę tej przestrzeni jest. Zróbmy tutaj tą dzielnicę. Tak, tu będzie ta dzielnica. I my tu damy bardzo fajne przepisy, no bo już jesteśmy trochę bogaci. Choć jesteśmy właśnie na minusie. Ale pomijając to, w tej dzielnicy będzie recykling. Darmowej edukacji, darmowego transportu publicznego chyba nigdy nie dam. Damy surowe wyroki. Tutaj nic i zaawansowane budownictwo. I co ja tu chciałem? Zakaz ruchu? Nie. No ma, może będę to nie przyciąć tą dzielnicę od razu. Czyli tak, żeby tą drogą jeździło to sobie wszystko, co tam chciało. Z tego, tu tego nie ma napisane, ale to nie wpływa na autostrady, więc na razie tam nie wpłynie, ale tak czy siak. Zróbmy to sobie w ten sposób. I tutaj dzięki temu nie będą się budować nam żadne... Znaczy, będzie ciszej. W ten sposób. No, a tu ładnie sobie to wszystko komunikuje. No i to mi się podoba. Tak to miało wyglądać mniej więcej. Tu jest ten most. Donikąd. Choć nie do końca donikąd, bo tu... Czekaj. O ile... Wow. Możemy wyburzyć jeden kawałek. Choć nie wiem, co byśmy z nim zrobili. To jedyne, co można byłoby zrobić, to chyba coś takiego. I później... No właśnie. No tu można coś pokręcić ewentualnie, żeby coś tutaj jeszcze wstawić. Tylko tu już... No to nie... Jak mówię, nie jest łatwe. Najprostszą metodą na to byłoby coś takiego. Ale jest tutaj... No możemy pokombinować coś później, ale to jak na razie nie jest potrzebne. No bo tu jakąś tą drogę trzeba będzie autostradę puścić. To wtedy pomyślimy, jak to będzie niezbędne. A propos. Abyśmy byli już od razu. To tu tak trzeba będzie... To wciśnijmy od razu, żeby później nie zapomnieć. Tylko czy to jest tak, jak chcę? Nie za bardzo. Chyba bym wolał to w ten sposób. Czekaj, ustaw się. Nie ma. W ten sposób mi ta droga pasuje. Właśnie, dzisiaj odcinek musi być krótszy, bo jeszcze muszę nagrać timelapse, a nagrywam już całe 7 minut. Choć wiadomo, że odcinek trwa dłużej. No i tu sobie później porozciągamy to we wszystkie strony.
To może nawet poza odcinkiem. Chociaż nie chcę mówić, co ja będę robić poza odcinkiem, bo później będę musiał to zrobić poza odcinkiem. A tak mam wolną drogę. No. Więc tak. Dokładnie. Tak, tu są te światła się pojawiły nieszczęsne. Co? Budynek spłonął. Nie interesuje mnie jakiś teraz budynek. Tutaj te pociągi, zobaczmy jak działają. To dobrze, 56 osób. A, no tak, bo tu jest połączenie z tym. Ej. 10. Łącznie 96. Idzie teraz z tobą 31 osób. To ładnie. I co, wszystkie wysiądą? Nie, no tutaj nie wysiądą wszystkie. Ale ten dworzec, powiem wam, że to ładnie funkcjonuje, no trochę wysiadło. Aby to ładnie działało, możemy zrobić tutaj ścieżkę. O, będzie dojście do dworca, jakby coś. Dobrze. Brakuje wam wody, to nawet wam jakoś mogę łatwo podciągnąć. Ale z prądem to będzie inna bajka. O, podciągnięcie. Bo co do prądu, to nie. Tu pociągnąć. Może tędy? Nie. Bo wyburzymy budynek jakiś. To tak. Tak. I tak. Dziwnie. Ale jest, co nie? Dlatego tutaj jakiś pseudo handel możemy rzucić. Jak pojawi się ten handel, to będziemy mieli później prostsze. Dobrze. Pomyślmy nad tą dzielnicą, bo tu mieliśmy wrzucić jakiś handel. Taki handel pasuje nam zrobienie tramwajowej jakiejś dzielnicy, więc tak. Do handlu będzie jakaś duża droga wjazdowa. Tutaj później się rozgałęzi na mniejsze rzecz jasna. O. Gdzieś jakoś tak. I zrobimy to, czego się nigdy nie dobi w wersji PlayStation. Użyjemy drogi jednokierunkowej z tramwajami. To jest po prostu zło. Bo nie wiadomo, co się pojawi. Jak te tramwaje będą wyglądać. No ale czasami trzeba tego użyć też. Co nie? Albo lepiej nie. No dobrze. My na razie użyjemy. Póki co nie ma, jakichś większych problemów. Okej. Okej. I tutaj puśćmy sobie tędy. No dobrze. Teraz puśćmy sobie zwykłe drogi dookoła tego. Zwykłe. No zwykłe z... Zwykłe. Zwykłe. Jeszcze raz, jak powiem to zwykłe, to zwariuję. A, nie, wypadło mi z głowy. Co to za droga jest? To jest dwupasmowa droga ze ścieżkami dowodowymi. No, zadowolony jest. Wiem w końcu, jak to się nazywa. Nie podłączymy tego tak. Bo tutaj jest ten tor jeszcze. Szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, skąd on tu się zagubił. Z tym torem jest coś nie tak. Ten tor możemy tu wykorzystać. Do bardzo nieczystych celów. Jakimi jest stawienie tutaj tego dworca. Halo? Dworzec. Serio? Dobra. Tu? Nie tu? To będzie to tu. Tak? Obejdziemy was. Ha. Czyli tak i nie, bo tutaj do góry nie możemy wjechać. Bo wtedy by były korki. Dobra, inaczej. Podłączymy tą drogę później. Najpierw zrobimy tak, żeby nam to pasowało. Czyli chyba tak. I zobaczmy teraz. Pasuje mi niby. Ale no niestety tylko niby. A na niby to ja tutaj nic nie chcę.
Więc zrobimy to w drugą stronę. Sprawdźmy teraz. Teraz też mi tak nie pasuje zbytnio. Co za trudny dworzec do stawienia. Normalnie masakra. Dobrze, jak no to tak sobie usuniemy. No nie no, przecież tutaj to nie jest, to jest niemożliwe, że coś takiego stawić. Chociaż jakby tu odpowiednio pokręcić, to dałoby się. Odpowiednio pokręcić. Postawić taką drogę. I do tej drogi. A było tak, tak pięknie. Było przez chwilę. Dobrze. Tak. Tak to powinno wyglądać. I się mój urok skończył. A było tak pięknie przez tą chwilę. I teraz weź to z update'u. Ha! Gdo, obeszliśmy cię. I co? Ale teraz najtrudniejsza rzecz. Jak ja mam w końcu to podłączyć? Tak, o ile tutaj... Jeszcze możemy pójść w dół. To nie. Tak, tutaj to ja nie wiem, czy ja tak się wydobię w dół. Tutaj to mogę się wydobić, jeżeli już to w górę. A w górę to wtedy... No chyba. To nie będzie zjazdu w dół. Nie, to nie. Tu i tutaj. Dobrze. Pociągi będą jeździć dopiero wtedy, kiedy ludzie będą się czuć zadowoleni. Stawiłbym tu jakiś monument, póki jeszcze to nie jest zastawione. Budynek jest. Już istnieje. To miejsce jest zajęte przez to. Przez drogę. Serio. Ale widzę, żeby wszedł. A jak ktoś wchodzi, to znaczy, że to tutaj wstawiamy. Zróbmy to odtąd i dotąd. Te drogi naprawdę krótkie robię, ale mają cel. Mam tą świadomość, że zrobiłem źle. Tylko jak mam to zrobić dobrze? Okej, stąd... Dotąd? Powiedz, że jest dobrze. Źle. Dalej to musi być. Może tu, 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 tu. Nie, 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 nie. Czemu to nie chcę tak wejść, jak ja tutaj to chcę? Ile ja się już z tym męczę? No męczę się z tym 16 minut, no. Dobrze. Widzę, że chyba ja z tym nie wygram. Normalnie... Aż mnie już to zdenerwowało. Chcę to tu wstawić. Nie wiem jakim kosztem, ale to tu będzie stało. Teraz. Teraz to mi ucięło to gdzieś. No nie chcę wejść. Najpierw sprawdźmy, czy to w ogóle da się postawić. Da się postawić. No to byłoby złe, jakbyśmy ustawiali, a w końcu by się pojawiło. Ale ty tego nie możesz postawić. Dobrze, wywaliliśmy główne problemy. No. Teraz, jak my to chcemy wstawić? Chcemy to na razie tak tu. Nie wchodzi, oczywiście, że nie wchodzi. Dlatego zaraz zrobimy to jeszcze raz. Dobrze, to nie musi być połączone. Dobrze, obniżyliśmy to. Teraz musisz wejść. Nie ma, że wybyło to po prostu. No! Ile się z tobą wymęczyłem.
I to jeszcze wyszło tak, jak powinno. Co jest z tym nie tak? Nie, no, na pewno coś jest nie tak. Wyszło, co jest? Ej, ludzie, coś się stało. Dobra. Ktoś zrobił właśnie imprezę, czy chce dołączyć? No wiesz, chyba nagrywam. Podziękuję. Na razie nagrywam. Później mogę dołączyć. Później mogę się zastanowić. No dobrze. Tak, stąd można puścić sobie ścieżkę tutaj. Stąd. A i tam nie marudzisz, że nie masz wody. Każdy tutaj w tym mieście nie ma wody. To norma. Nie wiem, czego ty ode mnie oczekujesz. Okej. Okay. Ciach, ciach, ciach. I co ty właściwie ode mnie chcesz? Tak? Zróbmy sobie tak. Na ugodę pójdziemy, co nie? Dobrze, zróbmy już tą dzielnicę. Tak. Dzielnica średnia. Średnim. To tak tutaj. I tu. Zaraz, tu jeszcze musimy zrobić odgałęzienie do tego. Tak, wiem, że programator się nagrywa. Weź już mi wyjdź z ekranu. Nerwujesz mnie. No, nie wiem, jeszcze coś wstawił, jakiś budynek, ale jestem już rozdrażniony po tym Grand Central. Dobrze. Czy chcemy dać tutaj jakieś specjalizacje? Nie, to będzie zwykły handel tutaj. Dobrze. Możecie się budować. Zaraz dostaniecie nawet prąd i wodę. Ale to dopiero wkrótce. Chociaż nawet prąd macie już. To problem z głowy. Transport do was dojedzie w przyszłości. Tutaj jest jakaś ścieżka. I tę ścieżkę chętnie sobie ją tutaj jakoś przeciągnął. Uhu. I inne nie wiem zbytnio. Jak? Tak? Tak. I tak. Tu. Trochę dziwnie to wygląda. Może sobie po prostu zjedźmy w dół. Nie, po prostu się nie da. Tak po prostu to nie ma zjazdu. Tutaj też nie masz po prostu zjazdu. Okej, okay, stąd też nie. Czemu? Why? Jak ty tu możesz... Tak. I tak. Dobrze, wymyśliliśmy to jakoś. Jakoś bardzo dziwną drogą, ale jednak. I tu dojść. Brakuje wam wody, no. Kto by pomyślał? Dworzec już o tym mi mówi od bardzo dawna. Macie wodę, żebyście mi tu nie marudzili. Masz dworzec, doczekałeś. Zadowolony? Chyba tak. Tramwaj jeszcze tutaj im puśćmy. I co? To będzie na tyle dzisiejszego odcinka chyba. No bo w sumie nawet ładnie się złożyło. Zrobiliśmy nową, małą dzielnicę. Oczywiście tory to tutaj są odjechane. Raz tak, o tutaj, wow. Przylało, a nie, dobra, już wracam honor. To w ogóle jest podwójne. Czekaj. Czemu to jest podwójny tor? Jak ja nie chcę. I coś tam rozwaliło, ale... Ale ja tu nie chcę. Słynego, sprawdźmy, czy to jest w dobrym kierunku, bo jak mi tu jakiś tramwaj zaraz nie wypali, to będę zły. Nie, dobra. Jest chyba wszystko w dobrych kierunkach. Chyba. Bo nie wiem. Tu możemy jeszcze sobie puścić. Tu i... Tu. I jeszcze może tu. Z odgałęzieniem tutaj. Dobra.
Teraz to wszystko sobie zaminujmy. A popyt już trochę przycichł. No i w końcu nie rozbudowaliśmy tych naszych ludzi. A to biegniemy przecież do setki. Aha, tu jest normalnie. No to jak woda normalnie. Nie jest normalnie. No jak żeby inaczej. Kto by chciał normalne? Dobrze, liczmy na to, że to się połączyło. Dobrze. Rzućmy tutaj jeszcze transport. Taksówki! No to pomysł dobry nawet. Żeby taksówki gdzieś umieścić. Tylko gdzie? Pod Grand? Może być pod Grand. Dobrze, tramwaje. Tak, tu się aż potosi, żeby puścić tramwaj. Bo tu on może zawrócić. Tutaj. Tutaj. No i co? Pojedzie do tej nowej dzielnicy. Tu tam budowaliśmy tam jakoś niedawno. Nawet może na live'ie. Te trasy, chociaż nie, chyba to nie było na live'ie. No nie, jakoś w ostatnich odcinkach. Tu. Ej. Zrobimy to. Dobra. To i tu to przeniesiemy. I będzie ugoda. Dobrze. 24 minuty. Jeszcze pociąg. Pociąg puścimy i będziemy w ugodzie, że coś się działo w tym odcinku. Ten tor naprawdę jest tutaj długi. Ciągnie się. I będzie tutaj samotnie jeździć ten pociąg. No ale na razie użyliśmy tego toru. To jest najważniejsze, że on w ogóle zostanie użyty. No może później jeszcze gdzieś jakieś odgałęzienie innego puścimy. Bo to się aż prosi. W sumie tu jakiś autobus w przyszłości mógł powstać nawet. Ale to jest przyszłość. W końcu sprawdźmy, co to jest tak naprawdę. Grand Central Terminal. No już mam, że nawet tu całkiem ładnie wygląda. Pasuje na miniaturkę. Mamy dworzec. Mamy tramwaje, które już się tu pojawiły. Nie wiem skąd, tak szybko. A, no tak, bo tu jest obok zajezdnia. To rzeczywiście blisko miało. Cmentarz jest obok. Więc ogólnie to chyba całkiem ładna ta dzielnica wyjdzie. No i przy okazji zalepiliśmy tę małą dziurę, którą tu mieliśmy. Zbudowaliśmy tą koniczynę. Tutaj biegnie do nikąd. No i... to byłoby chyba na tyle dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Zaczynamy Time Wars.